wołosatki goszczą u nas od 26 września i więc w pierwszy dzień mieli zwiedzanie rejonu Rzeczpospolitej Polowską, Jaszuny, Turgiele, więc cała historia na terenie naszym. Wczoraj było Wilno z zwiedzaniem Wilna, z mszą w Ostrej Bramie, w hospicjum, gdzie siostra Michaela pootwierała wszystkie okna i chorzy słuchali śpiewu wołosatek. No a dzisiaj realizowaliśmy taki nasz wymarzony, wspólny projekt poświęcony niepodległości Polski. Jesteśmy grupą harcerzy Solecznik i gościmy u siebie grupę też harcerzy z Polski. I właśnie pokazujemy im te miejsca, gdzie urodził się nasz wspólny wódz Józef Piłsudski, gdzie był ochrzczony i także gdzie jest pochowane jego serce. Zespół Wołosatki nawiązuje bardzo silne kontakty międzynarodowe. I w miesiącu czerwcu tego roku była drużyna harcerska właśnie z rejonu Soleczników w moim rodzinnym Sandomierzu i tam po prostu poznałem tą drużynę. Wołosatki już koncertowały prawie w całej Europie, a na Litwie jeszcze koncertów nie było. W związku z tym udało nam się doprowadzić do tego, że Wołosatki przybyły tutaj na ziemię solecznikowską. Byliśmy w Zulowie, w miejscu, gdzie urodził się marszałek Piłsudski, w Powiwiówce, gdzie był ochrzczony i tutaj na Wileńskiej Rosie, gdzie spoczywa jego serce. To jest wspaniałe miejsce, takie patriotyczne dla nas Polaków, gdzie możemy właśnie razem spędzić ten czas z drużyną solecznicką. Bardzo im dziękujemy za to, że zechcieli z nami współpracować i my i na pewno oni mogą coś wynieść z tego spotkania. Zbliżamy się do historii, jesteśmy cały czas popełniamy swoje intelekty i nam się bardzo podobają takie spotkania, ponieważ cały czas możemy się czegoś nowego nauczyć i z kimś się nowym zaprzyjaźnić. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo ta przyjaźń Wołosatek z naszymi harcerzami ZHPNL to jest dla nas bardzo ważne i myślę, że to będzie procentowało, a Wołosatki za swego patrona mają wielkiego profesora. Dwie kadencje pełnił funkcję rektora Kieleckiej Politechniki, harcmistrza, więc obiecał nam, że zabierze nas do Polski, w Bieszczady, w Wołosaty i tam przez tydzień będzie z nami. Nieodzownym elementem, formą działania harcerskiego są obozy harcerskie. W związku z tym ta drużyna musi doprowadzić do tego, żeby każdego lata odbywały się takie obozy harcerskie, a ja się nawet zadeklarowałem, że w przyszłym roku, jeżeli będzie taki obóz, to na tydzień przyjadę i po prostu podpowiem, pomogę zorganizować, jak powinien wyglądać typowy obóz harcerski.
działają tutaj jako ZHP na Litwie i prężnie działają i oni bardzo się starają, żeby to wszystko działało jak trzeba, więc naprawdę podziwiam ich za to, bo myślę, że czasami jak już się coś ma, to się to zaniedbuje, na przykład u nas. I też w swoim środowisku walczymy o to, żeby to wszystko miało swój poziom i swój cel. Jesteśmy drużyną też śpiewającą i też może mamy taki w przyszłości taki pomysł, aby też może coś takiego podobnego mieć do Wolosatych, jakiś zespół też muzyczny.